Cześć, tutaj Elfik. Dzisiaj moje zadanie będzie polegało na tym, by stworzyć realistyczny portret przy użyciu kropek. Mam takie specjalne pisaki, które umożliwiają tworzenie doskonale okrągłej kropki, i bardzo ciekawi mnie, czy na dużym formacie uda mi się osiągnąć taki efekt, że z pewnej odległości to będzie wyglądało jak zupełnie normalny rysunek. Jeżeli jesteście ciekawi, czy mi się uda, to zapraszam do oglądania. A jeśli chodzi o tematykę mojej pracy, to w tle będzie dziś. Jeden z najbardziej feministycznych i kobiecych filmów, jakie ostatnio widziałam, czyli Terminator. Zapraszam. Dobra, rysunek z kropek. Już kiedyś wykonywałam podobne zadanie, ale wtedy korzystałam ze zwykłych pisaków i regularnej kartki w rozmiarze A4. Pamiętam, że pod koniec miałam dość, bo kropki były bardzo drobne, co z jednej strony ułatwiało pracę nad szczegółami, ale z drugiej czyniło pracę bardzo mozolną. Zdecydowanie niepolecane dla nerwosów. Tym razem korzystałam ze specjalnego zestawu do stawiania równiutkich kropek. Przekonajmy się, czy coś mi to da. Uważam, że rysunek to nie tylko technika, przybory i umiejętności, dlatego jak zwykle zacznę od opisania mojej inspiracji. Byłam dziś rano na pokazie prasowym nowego Terminatora, bo jestem z tą serią filmów mocno związana od dzieciństwa. Gdy byłam mała, to moja mama pojechała w delegację, a ja zostałam sama statą. Wtedy po raz pierwszy w życiu mogłam zostać do późna przed telewizorem i jeść chipsy. A w TV akurat leciał Terminator i tata pozwolił mi oglądać. A zanim moja mama od modtacie za to, że puszczał dziecku krwawe filmy, to dodam, że wcale nie miałam potem koszmarów, bo oglądałam film po czesku, a po czesku nie da się mnie wystraszyć. Najnowsza odsłona Terminatora w kinach od 8 listopada, bilety na Terminator, pauza bilety.pl. Tak się robi kino feministyczne. A przynajmniej tak się powinno robić. Na ekranie dokonała się pewna ważna zmiana, której wam nie podam, bo byłaby dosyć dużym spoilerem. Ale mogę stracić, że jeżeli jesteście spragnieni widoku trzech fajnych babeczek, które spuszczają łomot robotom, to dobrze trafiliście. Sara Connor w świetnej formie, a w duecie z T800 jeszcze lepsza. Pojawia się oczywiście także nasz ukochany Arnold Schwarzenegger, i od momentu, gdy jest na ekranie, stanowi najlepszy element komediowy. Jego roli tutaj też nie mogę zdradzić, ale zdradzę tylko, że pomysł w jaki go wplątali scenarzyści świetnie się sprawdził, bo w kinie co chwila było słychać salwy śmiechu. Autentyk. Ze wszystkich bohaterów, których miałam do wyboru zdecydowałam się na Dani Ramos. To właśnie ją ściga nowy Terminator i wokół niej toczy się cała afera. Z początku dziewczyna nie ma pojęcia co się dzieje i to jej wybawicielki, czyli Sarah i Grace wydają się bardziej cool, kiedy zaczynają obijać gębę szkieletowi z przyszłości. Z czasem jednak Dani zaczyna powoli rozumieć swoją rolę i bierze czynny udział w akcji. I za to wielki plus. Znalazłam dobrej jakości zdjęcie, którego paleta pasowała mi do moich nowych pisaczków i wzięłam się do pracy. Używałam pisaków Clean Color Dot, skóre takie, które umożliwiają rysowanie równiutkich kropek o różnej wielkości. Jak zwykle wszystkie potrzebne linki powrzucam Wam do opisu. Pisaki mają też precyzyjną końcówkę z drugiej strony, ale dziś z niej nie korzystałam. Sporym ułatwieniem było to, że wśród kolorów znalazł, znalazł, znalazł się bardzo realistyczny odcień skóry, który nie wpada ani w róż ani w pomarańcz. Bardzo rzadka rzecz. Bardzo przydał się także jasny szary, który był przejrzysty i delikatnie wszystko złagodził. Brakowało mi natomiast ciemnego brązu, ale udało mi się go spokojnie rozmieszać z granatowego i pomarańczowego, bo lekko przejrzysta warstwa pozwala na łagodne przenikanie się kolorów. Żeby się nie pomylić, zasłoczowałam sobie wszystkie odcienie z boku. Bardzo lubię słoczować sobie wszystko z boku. Dla lepszego efektu wybrałam sobie większą kartkę, format chyba A3, tak mi się wydaje. Rysowało się bardzo szybko i bardzo przyjemnie. Często mrużyłam sobie oczy, żeby wszystko się rozmieszało w jedną całość i nawet powiesiłam sobie ten rysunek na szafie, żeby można go było łatwo oglądać z oddali. Początkowo chciałam używać wyłącznie pisaków z kompletu, ale uznałam, że jednak przyda mi się mocna czerni, której w zestawie nie było. Bardzo łatwo w swoich zbiorach znalazłam duży czarny marker z okrągłą końcówką. Niestety wykonane nim kropki nie były już takie duże i równe, ale nie żałuję wyboru. Ta wyrazista czerni sprawiła, że rysunek już nie był takim dły. Nawet to trochę pasuje do zmian w osobowości postaci, którą sobie wybrałam do tego rysunku. Bardzo lubię, kiedy opowiadana historia pasuje do techniki i sposobu wykonania. No dobrze, to teraz zmieniam fokus i zobaczcie jak wyszło. Okej, okay, w tym filmiku to już wszystko. Dajcie mi znać, jak Wam się podobało. A jeżeli lubicie elfy, albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć!